I jeszcze raz. Dobra, trzy razy. To jest na stałe na żyłce. I teraz zabawa z tym. No sypał jak normalnie, nie? To jest plecionka czy żółka? Plecionka. Gotowy zestaw. Siemano Marcin. Cześć. Marcin i Marcin, Marcin Sweder z sklepu. Spotkaliśmy się dzisiaj na pięknym łowisku na dzierżnie dużym. Karpiarze obok łowią leszcze, tam dalej na płytszej wodzie też łowią leszcze. Karpie jakieś na płytszej wodzie wpadają. Ty już pierwszego leszcza złowiłeś. Zaczynasz chyba Eldorado na tej wodzie, co? Nie, dzisiaj jest plan taki, że Marcin się ustawił na klasyka i w sumie bardzo dobrze, że się ustawił na klasyka, bo myślę, że ta metoda dzisiaj będzie królowała, tak mi się wydaje dzisiaj, że tak będzie, a ja ustawiłem się absolutnie, chciałbym złowić dzisiaj karpia, bardzo rzadko tutaj karpie łowię, więc ja dzisiaj nie nęcę, ja dzisiaj łowię na dwie wędki, jak nigdy w zasadzie, bez żadnego nęcenia, gdzie wpadnie, tam wpadnie, bardzo duże, bardzo grube przynęty. No może poza metodą, bo na metodę będę używał kulek od Przemka. No i w zasadzie tyle, zobaczymy co się będzie działo. Dziś celem naszego wyjazdu jest to, żeby Marcin połapał trochę leszczy. Tak, bo żeby poznał dzierżno przede wszystkim. Tak, bo ja mam rekord 61 cm 3200, więc może się uda z tej fajnej wody. No karpiarze mówili, że nawet te leszcze dzisiaj biorą na dwie szesnastki, na dwie kulki szesnastki, więc tak. Że ciężko się tu przebić przez te leszcze, ale no zobaczymy, pogodę mamy wakacyjną. Posiedzimy chyba prawie, że do wieczora. Mam nadzieję, że się wyszalejemy. Taki jest plan przynajmniej. Albo także zejdziemy na zero. Nie, ty już masz jedną. Także zapraszamy do oglądania. Dzięki. Spoko, nie stresuj się, stary. Jak się łowi na dzierżnie dużym. Poczekajcie, bo ciężko mi go objąć. Tadam. Zmierzymy go jeszcze. Pięknie. Tylko zważ sobie. Sześćdziesiąt. Piękna ryba. Miałem takiego pecha, że zerwałem dwa zestawy. Rozwinąłem trzecią wędkę, ale wracam teraz już na tabery koncepta 3,90 i mam nadzieję, że zaraz spadnie 70, bo miałem już regularnie po prostu brania, dwa leszcze spiąłem, tylko po prostu trzeba było zawiązać zestaw. Na grubo. Gorąco jest niesamowicie. Żeby była jasność, my siedzimy w miejscu, gdzie jest teoretycznie teraz mniej ryb, ponieważ te najlepsze miejscówki na tym, można powiedzieć, wąskim gardle były po prostu
zajęte, mimo że jest środek tygodnia, piękna pogoda, skutery też już zaczęły pływać, więc nie o to chodzi, że się tłumaczymy czy coś, ale po prostu Marcin się ustawił na grubo i czyha po prostu na karpia, a ja mam taki zamiar, żeby się wyszaleć z leszczami. Jest godzina 13:15 i na razie niesamowicie grzeje słońce, nie wziąłem kremu do opalania, będę po prostu spalony na amen. ...65, ale nie mój, kolegi. 4 kilo dziada, zobaczcie. Patrz to, ale zobacz co to. Taka łapeczka. Dziadu, nie po mojej rzuce. Okej, wpadło 4 kilo na metodę. Więc ja teraz haczyk duży numer 8. To są haczyki takie, gotowce, skróciłem przypon i lecimy po dużą rybę, bo już złowiłem 6 czy 7 leszczy. Wystarczy mi takich, można powiedzieć, tutejszych maluchów, chociaż jeden miał pod 3 kilo i czas na coś lepszego. To znaczy selektywna przynęta. Marcin mnie namówił, żebym poleciał grubo, tak jak widzieliście, mniej więcej 5 robaków. O, to jest takie piękne złoto po prostu. Teraz to leci. Haczyk numer 8 na gotowcu, jedynie skróciłem ze 100 cm, tak do 60 cm przypon. TBR koncept praktycznie. Pierwsza ryba, która mi wyciągnęła delikatnie z hamulca, nie? Tu jest żyłka 0,21 na przyponie. Jaki złoty! Przepraszam, że bez koszulki, ale to jest 30 stopni normalnie. O Jezu. Dziękuję, posłuchałem Marcina, było warto. Idziemy z nim na matę. Jest 65 cm, piękny leż, zaraz go szybko zważymy. Zmachałem się trochę, zważymy szybko. Ale by było kotletów, co? To jest właśnie łowisko no kill, tak powinno być w całej Polsce według mnie. Tamtą stronę Janek. Pięknie. Wniosek na teraz, nie bójcie się 5 gnojaków. Ja tak nigdy nie łowiłem. Posłuchałem się i zaskutkowało po ilu? 5 minutach? 7? 5, no. Dzięki Marcin za radę. Proszę bardzo. A tak moja przynęta zachowuje się w wodzie. I ten lechol wziął właśnie na coś takiego. Marcin mi podebrał rybę. Teraz to się mówi na takiego, że mały, nie? Ale to jest coś pięknego. Poszedł. Tak się łowi rybki. Chyba już jest 10. sztuka. Płyń po mamusie. Na Messengerze masz pineskę. Przyjechał Marcin. Zobaczyć, jak łowimy. Cześć Marcin. Siemanko. Trzeba się pouczyć trochę. No to dobrze. Od najlepszych? A jak? No to okej. Po dłuższym przestoju taki kabanik 3,5 kilo. Niespełna. Fajna rybka. Marzenie u nas we Wrocku. A to dzikus. Jest koło godziny w pół do szóstej. Już pomału się pakujemy. Złowiłem koło 11 leszczy. W tym jeden 3,5 kg.
Były dwa takie około 3 kg i dużo dwójek, półtora. Tak naprawdę od 40 minut, prawie godziny, można powiedzieć, siadło. Zrobiłem tylko jednego leszcza, donęciłem. Dodałem już nawet słodzika, ale nic się tutaj jakby nie zadziało. Mimo wszystko super łowienie. Koledzy tam, można powiedzieć, na rzeczce, na kanale bardziej, no po prostu natłukli niemiłosiernie, bardziej ryba tam stoi, aczkolwiek tutaj też jest ok. Stanowisko obok, był pan i mówił, że na 60 cm wody nic się u niego przez 3 godziny nie działo, więc myślę, że i tak mogę być dzisiaj zadowolony. Marcin się nastawił bardziej dzisiaj na karpia, niestety karp się nie zameldował, no ale tak czasami też bywa, ale sobie fajnie pogadaliśmy i tak dalej. Marcin, dziękuję, papa. Ciao.